Przyczyny wypadków drogowych wciąż pozostają te same. To między innymi brak ostrożności, przecenianie swoich możliwości, niestosowanie się do przepisów i zasad bezpiecznej jazdy, niewłaściwe wyprzedzanie, omijanie. Jednak przyczyną, która zbiera największe, najtragiczniejsze żniwo, to nadmierna prędkość. Dlatego gwarantem bezpiecznej podróży zawsze jest stosowanie się do przepisów obowiązujących w ruchu drogowym, przewidywanie zagrożenia, jazda z bezpieczną prędkością, tak aby kierowca w odpowiedniej w tym momencie mógł właściwie zareagować na zagrożenie. W niedzielę 15 października policjanci byli wezwani na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty w miejscowości Bogumiłów na terenie gminy Kleszczów. Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalili, że 25-letni motocyklista na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, przewrócił się i wpadł do rowu. Finalnie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala z licznymi obrażeniami. Dokładne okoliczności przyczyny tego zdarzenia drogowego teraz będą wyjaśniać śledczy z Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń. Niezmiennie apelujemy do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę i przewidywanie zagrożenia na drodze.